Świętego. Amen. Matko nieustającej pomocy, klękamy dzisiaj u Twojego tronu, trwając w przededniu uroczystości niepokalanego Twojego poczęcia. Klękamy przed Twoim obliczem, prosząc, abyś stała się dla nas faktycznie nieustającą pomocą. Pomocą w dążeniu do Boga. Przez Twoje ręce Jezus przyszedł na świat. Ty dałaś Go nam. Dlatego też chcemy przez Twoje ręce prosić, abyśmy zawsze potrafili odkrywać Jezusa w naszym życiu. Tego, którego Ty nam dałaś, którego dał nam Bóg Ojciec przez Ciebie. O Matko nieustającej pomocy, dziękujemy Ci też za to, że możemy dzisiaj przed Tobą być, że możemy tutaj trwać, modlić się i składać do Twoich stóp nasze pokorne prośby. Odmówmy teraz modlitwę rzymską. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na ranę Odkupiciela i na krew Jego wylała na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. W czas tej świętej nowenny modlimy się w następujących intencjach. Ciebie, o Matko nieustającej pomocy, proszę z całego serca, abyś wyprosiła mi u Syna swego łaskę nawrócenia dla mojego dziecka i męża. Matko Boża nieustającej pomocy, dziękuję za otrzymane łaski, za opiekę nade mną, matuchno. Proszę Cię o szczęśliwą terapię onkologiczną dla Agnieszki, dla siostry dar spowiedzi świętej i powrót do zdrowia psychicznego. Dziękuję Twoja czcicielka. Matko nieustającej pomocy, dziękując za dotychczas otrzymane przez naszą rodzinę łaski, proszę o dalszą opiekę, pomoc, szczególnie dla mojego syna w trudnym obecnie dla niego okresie życia, i proszę, uproś dla niego szybkie i pozytywne zakończenie sprawy. Prosi zatroskana matka. Matko nieustającej pomocy, prosimy Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego, przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców, Heleny i Tadeusza, zmarłych braci, Henryka i Mariana oraz zmarłych teściów, Aniele i Józefa, zmarłego szwagra Andrzeja. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania. Niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Niepokalana Dziewica, Ty, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, prosimy Cię, miej w opiece duszę mojej zmarłej żony Krystyny i zaprowadź ją do wiekuistej światłości wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin.
Proszę Cię, Matko Nieustającej Pomocy, o ulgę w cierpieniach czyśćcowych duszy mojego zmarłego brata Bronisława i przyjęcia go do chwały Bożej. Dziękuję Tobie, Mateczko, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszelkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby i modlitwy, za tych, których postawiłaś na mojej drodze, którzy pomogli mi przetrwać ten trudny dla mnie czas. Matko Nieustającej Pomocy, proszę Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego o łaskę dla duszy Czesława Męczyńskiego, o miłosierdzie i radość nieba dla niego oraz o dalsze wspieranie jego żony. Prosimy Cię, Mateńko, wszystkich dzieci o szczególną opiekę nad Szymonkiem, w szkole i poza nią. Chroń go od tych, którzy mu dokuczają. Proszę Cię, Mateczko Niebiańska, o powstrzymanie u niego częstych stanów gorączkowych. Owoce tej nowenny składamy Tobie, Matko Nieustającej Pomocy, prosząc o powstrzymanie choroby u Alicji, o moc wiary w powrót do zdrowia i łaskę nawrócenia dla najbliższych. Panienko Nieustającej Pomocy, uproś proszę dzieciątko, które trzymasz w swych ramionach, o ulgę w cierpieniu dla ciężko chorej Elżbiety Bardzyńskiej. Ty, Matko, widzisz jej cierpienie. Choroba nowotworowa odbiera jej nadzieję na wyzdrowienie, a Twój Syn może wszystko. Do tych wypowiedzianych na głos intencji chcielibyśmy dołączyć też intencje całego Kościoła powszechnego, zaczynając od naszej diecezji. W sposób szczególny w tych ostatnich dniach, w przededniu urodzin księdza biskupa Andrzeja, chcielibyśmy modlić się dla niego o łaskę zdrowia, o to, aby mógł wrócić do naszej diecezji w pełni sił, aby mógł na nowo zacząć obejmować swoją pasterską troską nas wszystkich. Chcielibyśmy prosić za wszystkich, za całe duchowieństwo. W sposób szczególny polecamy Ci naszego księdza proboszcza, księdza Rafała. Modlimy się za księży wikarek naszej parafii, za tych, którzy pracowali w tej parafii, prosząc dla nich o dar świętości życia. Chcielibyśmy modlić się za wszystkich zakonników i zakonnice. Za tych, którzy poświęcili swoje życie Twojemu Synowi. Za tych, którzy stają się światłem Boga w świecie. Modlimy się też za wszystkich wiernych naszej diecezji. W sposób szczególny za naszych parafian. Chcemy polecać tych, którzy przebywają w domach, którzy już nie mogą przyjść przed Twój święty obraz, Matko, ze względu na chorobę, ze względu na niemożność, która trawi ich ciało. Prosimy Cię, wyproś tym wszystkim chorym wsparcie u Twojego Syna. I modlimy się za wszystkich tych, którzy stoją przy Tobie, stoją przy Twoim ołtarzu, o Jezu, i chcą każdego dnia odnawiać swoją bliskość z Tobą. W sposób szczególny polecimy też wszystkich tych parafian, którym wiara, religia, Kościół stają się obojętne, aby potrafili odkryć piękno otaczającego ich Kościoła i na nowo złączyli się z boską miłością Zbawiciela. W chwili ciszy chcielibyśmy też przedstawić Panu Bogu przez ręce Maryi intencje naszych serc. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko,
ku serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie Cię prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Zaśpiewajmy pieśń. Za błądzących, aby
abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Za upadających, abyś ich dobrym podtrzymywała. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Zaśpiewajmy pieśń. Matko sierot, przewodniczko pewna do nieba,
Tyś naszą ucieczką, o Pani, pomocą ucisku i smutku. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją, Maryję, za matkę. Dozwól prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Razem z Maryją, wzywając jej wstawiennictwa, odmówmy teraz modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.